Dzisiaj pani dyrektor Dorota Postek. Pani dyrektor, co sprawiło, że nasza szkoła jest wyjątkowa? Ludzie, którzy w tej szkole się uczą, ludzie, którzy w tej szkole pracują, nauczyciele, którzy są pełni pasji, którzy mają ogromną wiedzę, a jednocześnie ogromny entuzjazm do tego, żeby w sposób skuteczny, zgodny z obowiązującą nauką i badaniami naukowymi, przekazać tę wiedzę uczniowi, żeby zorganizować takie sytuacje, kiedy uczniowie będą uczyć się sami i zdobywać tę informację, żeby ta wiedza była przez nich zapamiętana skutecznie. To uczniowie, którzy są aktywni, którzy chętnie włączają się i inicjują akcje na terenie szkoły. To również pracownicy administracji i obsługi, którzy są dla Was w trudnej sytuacji pomogą, ale również przygotowują Wam informacje, dbają o to, żeby szkoła była czysta, pomagają przy Waszych inicjatywach. Mam takie wrażenie, zresztą to się powtarza w Waszych wypowiedziach, że to, co jeden z takich najbardziej elementów przez Was zapamiętanych, to atmosfera, która jest bezpieczna, w której się czujecie dobrze, dla której przyjeżdżają tutaj dzieciaki, młodzież z różnych części Warszawy. To klarowny sposób oceniania. Korzystamy z oceniania, które wspiera ucznia, które wskazuje mu, co już zrobił dobrze, a co powinien poprawić. To ocenianie, które ma mobilizować ucznia do większego wysiłku. Zresztą odbyło się spotkanie w tym roku szkolnym, w październiku, z licealistami, którzy sami określili sposoby i zasady oceniania, które powinny być w liceum stosowane. Oczywiście to spotkanie było w obecności i nauczycieli, i rodziców licealistów. To wydaje mi się również sama szkoła. Mimo że budynek z zewnątrz nie zaprasza, to jednak wnętrza są dla uczniów ciekawe, bezpieczne, motywujące, inspirujące. W tym roku uczniowie zresztą sami będą zmieniać tę przestrzeń, która ich zdaniem jest dla nich jeszcze mało inspirująca. Cieszymy się, że mamy możliwość zaaranżowania wyglądu szkoły. Czy w liceum nadal tak będzie? Oczywiście. Szkoła jest dla Was i szkoła odpowiada na Wasze potrzeby. Skoro tak świetnie do tej pory wychodziło nam robienie siedzisk ze skrzynek po jabłkach, świetnie Wam wyszło na spotkaniu projektu Przestrzeń Szkoły, zaprojektowanie i takiego miejsca do samodzielnej nauki, i kawałka korytarza, i schodów. Zresztą teraz grupa projektowa, która będzie zmieniała przestrzeń przy sali fizycznej, chemicznej, rozpisała cały harmonogram działań. To oczywiście jak najbardziej. Naszą aspiracją jest to, żeby nauka w liceum oprócz wysiłku, który musicie włożyć w to, bo nie ukrywajmy, bardzo dużo nauka w liceum wymaga wysiłku od ucznia, to jednak ta nauka musi być przyswajana w sposób jak najbardziej aktywny. A wszelkie projekty, wszelkie działania uczniów dla nas są inspiracją i powoduje, że nam się jeszcze bardziej chce chcieć. Ale Wy w ten sposób działając zdobywacie wiadomości i umiejętności, które są Wam potrzebne nie tylko w sytuacjach szkolnych czy egzaminacyjnych, ale przede wszystkim
sytuacji dorosłego życia. 24 marca odbędzie się Dzień Otwarty. Jak on będzie wyglądał? W czasie Dnia Otwartego zachęcamy wszystkich do rozmów. Chcielibyśmy, żeby z naszymi uczniami i nauczycielami rozmawiali kandydaci i rodzice. Na dole pojawi się stolik, gdzie będę rozmawiała z rodzicami. Zachęcam Państwa do rozmów, do przychodzenia, zadawania pytań. Będzie również stolik, na którym rodzice mogą dowiedzieć się więcej na temat oceniania, które stosujemy w naszej szkole. Natomiast na korytarzu pierwszego piętra pojawią się stoliki, nauczyciele, młodzież z klas i profili, które proponujemy w przyszłym roku. Więc pojawi się zarówno klasa matematyczno-informatyczna z elementami mechatroniki, pojawią się również nauczyciele i młodzież z klasy humanistycznej, jak też i nowego profilu, który w tym roku otwieramy, czyli biologiczno-chemicznego oraz profilu matematyka i geografia. Tak sobie wyobrażamy ten dzień, żeby to był dzień, kiedy możemy rozmawiać, dzielić się doświadczeniem, odpowiadać na pytania, bo być może też i pytania rodziców, pytania młodzieży spowodują trochę zmianę naszego programu, bo przecież to jest niepowtarzalna informacja, niepowtarzalna okazja też do tego, żeby wspólnie stworzyć szkołę marzeń, szkołę, w której i uczniowie, i nauczyciele będą czuć się super, która będzie sprzyjać uczeniu się i wspólnemu rozwojowi. Mamy dopiero rok, wspólnie budujemy tę szkołę i dlatego również i takie spotkania dla nas są niezwykłą inspiracją, informacją, w jakim kierunku dalej tę szkołę budować. Czy będzie jedzenie? Oczywiście, skoro takie jest Wasze życzenie, to powiedziałam, szkoła jest dla Was, także zobaczymy, co tak się zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pani jest wiedza, ma pani powiedzieć? Nie, ja nie Duduś, nie wiem, co ja mam powiedzieć. Generalnie idę na żywioł. Ale my tak idziemy na żywioł. Pamiętajcie o tym, bo tak dzisiaj jest kiepski dzień do tego. Jakoś tak no, się, jestem rozkojarzona. Jestem rozkojarzona. Eryku. Eryk będzie dyrektorem. Słuchajcie, a my nie możemy, a nie mogę się zamienić? I Eryk będzie udzielał wywiadu? Nie. Dzisiaj jest z nami dyrektor Eryk Michała. O nie. Dzień dobry. Jak Eryk...